Podoba mi się, że w polskich szachach są dwa obozy. Wchodzisz sobie do takiego paklezy, dwóch sztywniaków w garniturach siedzą jak za karę, a wchodzisz do jaskuła i tu wiadomo, dziwki, dragi, alkohol, impreza generalnie. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Tutaj pozdrawiam również użytkownika Dawid Szach, który na propozycję wymiany hetmanów odszedł królem.